Sąd Rejonowy Słupsku aresztował 26-latka z Krzczewa w gminie Kobylnica. Mężczyzna miał terroryzować swoją okolicę. Swoim sąsiadom groził śmiercią, podpaleniem mieszkań. Kazał pożyczać sobie pieniądze. Gdy odmawiano mu, groził nożem. 26-latkowi postawiono 4 zarzuty dotyczące czynów wobec 4 osób. Policja podejrzewa, że pokrzywdzonych może być jednak więcej. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Słupska policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 48-latka z Gardny Wielkiej. Mężczyzna wypadł z balkonu podczas prac remontowych. Padając z wysokości uderzył głową w zaczep przyczepy zaparkowanej pod budynkiem. 48-latek zginął na miejscu. Kara do 10 lat więzienia grozi 22-latkowi z gminy Kępice. Mężczyzna, jadąc samochodem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, nie reagował na sygnały policjantów i zaczął uciekać, prawie przejeżdżając interweniującego policjanta. Funkcjonariusz, celem uniknięcia potrącenia, zmuszony został odskoczyć do przydrożnego rowu. Policjanci oddali jeden strzał ostrzegawczy. Kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany niespełna 2 dni później.